Nazywam się Franckę Mieczysław, jestem mieszkańcem Łap, urodziłem się w Łapach. Mam 86 lat. Tam się urodziłam. Na kominie wypisany nawet jest mój rok urodzenia, 24. Urodziłam się 1925 rok. 27 września. 35 roku w Łapach. Na Syberii, ponieważ dziadka mego wywieźli. I tam urodziła się moja mama i tam się urodziłam ja. W 1923 roku. Na ulicy Leśnikowskiej. 8.8.1914 rok. Łapiński Mieczysław. Jerzy Rydzewski, urodzony w Łapach w 1924 roku. Za czasów niemieckich to i dla Żydów było, i dla nas, dla Polaków też było okropne. Za byle drobne wykroczenie można było być rozstrzelanym. Żeby się przedostać z jednej strony na drugą stronę miasta, trzeba przejść przez ten most. Wjeżdżał pociąg i zorientowałem się, że jest to pociąg, transport ludzi. Domyśliłem się, że to jest transport z getta. Gdybym teraz zrobił najmniejszy ruch, to znaczy, że uciekam z miejsca. Na tej wysokości tutaj zorientowałem się, że pociąg stoi na dworcu. Widzę patrzących na mnie Niemców, słyszę ludzi płaczących. Nie mogę zwrócić głowy nawet w prawo, więc obserwuję to wszystko tylko lekkim skłonem głowy w prawą stronę, bo widzę, że najmniejszy ruch, gdybym ja teraz zatrzymał się na moment, to już mnie nie było. To tutaj dopiero poczułem, że pot mi cieknie po grzbiecie. Więc proszę sobie wyobrazić, jak czują się tamci, czuli się ludzie, którzy byli w wagonie. Transport był taki, nie wiem jakiej długości, bo ja widziałem tylko ostatni wagon. Niesamowity krzyk, tłum, to nie był wrzask. To było coś, co raziło w uszy gwałtownie. Płacz. Czasem krzyk tych Żydów tam słyszało się czasem. Ja nie wiem, czy ja słyszałam, czy mi się to wydawało, że ja słyszałam. Ja już tego nie mogę nawet powiedzieć. Krzyk słychać było. Przecież ci ludzie wiedzieli, że jadą na śmierć. Pierwszy transport Żydów, kiedy był, to pierwszy ten pociąg, to ja tylko wiedziałam, że jak przeleciał. Byłem przy pociągu. Raz jak oni wjechali, to wie pan, to mnie to nieprzyjemnie i te ludzie, te Żydzi po prostu takie stali, wie pan, jakby to oszołomione takie. Myślę, że wiedzą na co je wiozą. Oni w tych okienkach wysuwali głowy, krzyczeli, a myśmy krzyczeli, że uciekajcie, bo to Treblinki was wiozą. To był lipiec, sierpień, bo tak te miesiące to z Białegostoku likwidowali te getto i wszystkie to Treblinki wywozili. Jak to jechały te pociągi, ja uciekałam jak najdalej gdzieś. Żydzi wyrzucali swoje dzieci. A oni wiedzieli, że oni jadą na stratę. Chcieli, żeby ktoś żywy został jeszcze. Bo tu chodziło o świadków tego, co Niemcy robili z Żydami.
kiedyś było właśnie taki dzień, że Żydówka wyrzuciła przez to okienko swoje dziecko. Zostało wyrzucone dziecko, chłopczyk, w wieku około 6 lat. Chłopczyk ten był starannie przygotowany do tego wyrzucenia. Ten dzieciak to był taki, ja wiem, mały tłumok, taki owinięty w szmaty. A dodatkowo jeszcze był owinięty w płaszcz, w jesionkę męską i pośrodku związany paskiem. I ten pasek jeszcze był dłuższy, tylko od tej dziurki. I prawdopodobnie za tą końcówkę tego paska przez okno tego chłopca wyrzucono w tym miejscu, w którym się znajdujemy. W wagonach są te okienka takie u góry. W wagonach to były drutem kolczastym tam poplątane. Okienka o takie, bo tutaj jest o te drzwiczki, co pan widzi. Normalnie w towarowym wagonie z boku jest okienko, a z drugiej strony jest taki szyber. No i oni poprzecinali te druty, włazili w te okienka, a z tyłu ich popychali. Mnie się wydaje, że jednak Żydzi, znaczy rodziny tych dzieciaków, liczyły na to, że ten dzieciak może przeżyje. Nawet to tło na przyjaźń wyrzucili dzieciaka, wyleciał. Mama mówi, to ja już nie będę patrzeć, jak będzie pan zabijał. No, mówię, to nie. I wziął zabił tego dzieciaka. I mama pisze i mi mówi tak. Tego dziecko to widziałem, jak wyrzucili, akurat ja szłem. I ten dzieciak latał, może jakieś 4 lata. Miał chłopczyk taki. A później jak ojciec wyskoczył i syn, to że prus wziął takie i połapał. I tego dzieciaka wziął to dziecko na ręce, kazał wziąć i potem tam postrzelał tego ojca i syna i tego małego, malutkiego to zastrzelił, prus. Ogromny tłum ludzi i...